Parkizza, gdy przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Albi, Keymaster w oryginale, Henry Audubon bodajże, to jest projektant, ilustratorów więcej, ponieważ karty różni ludzie ilustrowali, cała scena w instrukcji informuje nas, kto ilustrował. Duża zaleta gry, przede wszystkim ilustracje. Ładne znaczniki, chociażby wykrojone te jokery, które zastępują nam każdy inny. Ale tylko nie w przypadku akcji takiej wymiana znacznika na znacznik, to wtedy nie używamy tego właśnie. To jest przykrojony niedźwiedź, ale chodzi, że nie używamy tego i nie używamy, kiedy dajemy sobie na naszą manierkę znacznik, bo tu dajemy sobie te kropelki, tak? Więc tego też nie możemy dać sobie takiego jokera. Natomiast jak kupujemy zdjęcie, to jest taki kwadratowy tutaj, czyli możemy kupić za dowolny znacznik. Także właśnie za taki limit znaczników na ręce to jest 12. Nie wliczają się te, które już leżą na manierce. Jak dajemy na manierkę, na przykład ta nam daje dodatkowo znacznik drzewka. Znaczniki są tutaj kropelki, drzewka, słońca. Góry, no i te, co są jeszcze raz te same, tak? Zużywamy je po to, żeby zbierać te karty. Te karty są odpowiednio warte, tak? Też mamy swoje cele, ustawiamy je po zebraniu w ten sposób, żeby sobie oglądać te nasze punkty i znaczniki. Nasze cele, każdy startuje z jednym, jest oczywiście potem więcej. Są na przykład, mi się wylosowało, że mam odpowiednią liczbę danych parków zwiedzić, żeby mieć dane punkty dodatkowo na koniec. Tutaj się trafiło, że jeśli dodatkowo ma zdjęcia zrobić, tak? Kto ma aparat? Aparat ma ostatnia osoba, to ma, robi zdjęcia za jeden znacznik, pozostali za dwa. Robimy te zdjęcia tutaj, w tym miejscu. A dodatkowo na koniec rundy osoba, która posiada ten aparat, to może zrobić jedno zdjęcie za ten jeden, tak? Oprócz tego, że tu ma taniej. Ale jest ostatnia, pierwszy gracz ma taki znacznik, bardzo ładna w sumie, taka no, odznaka, trochę jak taka parkowa. Tu jeszcze są już odpowiednio warte karty, powinien zbierać parki. Te parki kupuje się, kiedy ktoś dotrze tutaj. W swojej rundzie dajemy ludzika, każdy ma dwa na dane miejsce, tak? Kiedy już wszyscy przejdą tutaj, to ten, który jakiś tam maruder, co tu pozostał, musi zostać z automatu zdjęty, tak? Na jednym miejscu może być jeden ludzik, chyba że jak dajemy drugiego, tak? Czy tam dajemy w ogóle tam trzeciego, ale chodzi o to, że na miejsce zajęte już, no to wtedy to nasze ognisko musimy mieć zgaszone, wtedy możemy dać na zajęte miejsce. Ale z siłą rzeczy mamy już zgaszone, więc potem drugi raz nie damy. Kiedy dojdziemy tutaj, jest wskazane zapalone, czyli odsłaniamy z powrotem to zapalenie. Pierwszy gracz, który dotrze tutaj, za to, co zdobył w tym miejscu, bo pierwszy zdobywa to, co jest tutaj wyłożone, to jest wyłożone z pogody stąd. Tu oprócz tego, na przykład w tym sezonie, zdobywamy jedno krople, jeśli w turze zdobędę choinkę, czyli będziemy polowali na choinki, tak? W każdym jakiś tam jest dodatkowy, inna sekwencja pogodowa, jakiś tam dodatkowy bonus dla nas, tak? Pierwszy zdobywa to, co tu jest, jak dane miejsce dojdzie, no kolejny już tylko realizuje akcję. Tutaj mamy do wyboru, tak? Robienie zdjęcia, oczywiście taniej ten, który ma na to aparat lub menażkę. Jak biorę tę menażkę, tę manierkę, tak? Jak nazwiemy, chodzi o to, że Bóg ładna wodę. No to jak tutaj mogę coś dać i zrealizować akcję, ale tylko to, co zdobyłem w danej turze, tak? Czyli byłem tu napad pierwszy, zdobyłem to, od razu biorę tą akcję, mogę to od razu położyć, tak? I to mi pozwala zdobyć na przykład znacznik jokerowy. Z tego znacznika jokerowego nie wykorzystam tu, ale na przykład mogę potem wykorzystać do tego, żeby zapłacić za zdjęcie, czy tam mogę go wykorzystać do tego, żeby zapłacić, któryś z tych zastąpić, tak, na końcu. Natomiast nie używam go, jak się pojawi w grze to, jest przekreślone, bo to jest wymiana, mogę dwa razy zrobić wymianę, jeden znacznik na jeden, jakiś tam inny, albo ten sam, ale no, na ogół się na inny wymienia, ale już nie jokerowy byłoby za łatwo, tak. Każdy z jedną taką bukłakiem takim na wodę startuje. Tu ma jakieś tam akcje, tak?
rezerwacji dokładnie parku lub ten Joker zdobycie. Tutaj ma, że kładzie, to zdobywa taki znacznik góry, a tutaj znacznik tego choinki. No te będą nam potem przychodzić. W każdej rundzie przychodzi jeden dodatkowo. Tu jest to pokazane, że należy zabrać to, co było już w grze, dodać jeden nowy, tak, z tych i rozłożyć tę sekwencję pogodową od tych kart miejsc, tak. Na koniec rundy pamiętamy, żeby zrobić zdjęcie, ten, który może je zrobić, tak, co ma taniej. Oprócz tego, żeby zebrać te wszystkie nasze zmenasze krople, no i wszystkie dać znaczniki tutaj na to, tak? Tutaj jego miejsce to jest pole startowe. A na końcu punkty z parków. Widzimy, tutaj na parkach są punkty. Z naszych celów indywidualnych. Ich tu jest oczywiście więcej, każdy z jednym startuje, bo tam mamy jakieś bonusy, tak? Za te parki, sami też za zdjęcia. No i każde zdjęcie jest też warte jeden punkcik i znacznik tego, znacznik pierwszego gracza jest wart na koniec, tak, jeden. Tutaj no, ileś tam się nam zbierało, tak, tyle będziemy mieli tych punktów. Pamiętamy, że ten ma znacznik taki, no to on ma taniej. A kiedy to przechodzi w ogóle do graczy? Kiedy robię zdjęcie, no to płacę 2. I zdobywam ten aparat. Lub kiedy robię zdjęcie, mam aparat, no to mam się rzeczy z tego za jeden, tak? Kiedy dojdziemy na koniec? Osoba, która dojdzie tu jako pierwsza, zdobywa znacznik pierwszego gracza, i ma prawo z rezerwacji danego tego parku, tam zwiedzenia. Rezerwacja to biorę i ustawiam poziomo. Zwiedzam, no to daję znaczniki, ustawiam pionowo, tak? Te mogę sobie zarezerwować, mogę sobie zwiedzić, wtedy sobie ustawiam je pionowo, a oprócz tego pierwszy to ten znacznik. Tutaj ekwipunek. Pierwszy gracz ma jeden taniej, bo one są tylko w tych słońcach. No i tu mamy co tam mi daje. Na przykład zwiedzanie parków kosztuje 2 mniej takie. Mogę zdobyć 3 krople zamiast tego, odwiedzając park z choinką, tak? Czyli w przypadku to byłby ten. No, są różne te karty. To jest rezerwacja, czyli na rączkę, poziomo. To jest zakup parku, jest dokładnie zwiedzenie. O, zwiedzenie. Tu, w tym pierwszym, znacznik dla pierwszego, biorę na łapkę, jest poziomo ustawiane. A w tym jest z tych poziomych przewrócenie na pion, czyli jakby zwiedzanie, oddanie znaczników. Tym się różnią te dwa, a to jest ułatwienie, które mi stale funkcjonuje w grze. Tu może oczywiście już więcej ludzików stanąć. Tylko na tych polach stoi jedna osoba, no chyba że ognisko, no to wtedy możemy zająć zajęte pole. To ognisko raz jest używane w czasie rundy, no i wtedy wygasa, tak? Tyle, jeśli chodzi o grę. Gra jest tak. Ślicznie ilustrowana to na pewno. Dużo drewienek, ładnie wykrojonych, to w ogóle jest mega eleganckie, ponieważ no, nawiązujące tematycznie do tych parków. Zbieranie określonych zestawów, tak, żeby zapłacić za te karty. Edukacyjne nieciekawostki na kartach. Tutaj rozgrywka, tak, mogę iść od razu tutaj, ale się rzeczy potem, nawet tutaj na koniec, tak, ale się rzeczy potem już skrócę sobie tą drogę. Można grać taktycznie, żeby szybko przejść to, ponieważ ten ostatni już potem musi stąd uciec, jak już nie będzie innych. Co jeszcze? To też jest fajne, bo też jest nawiązujące do tych parków ilustracyjnie. Więc też fajne. Jeśli gramy sobie solo, to te karty, jak będziemy wystawiali, to zawsze 1, 2, 3. I potem, jaka karta nam się pojawi, to dany ludzik, strażnik, będzie wszedł na określone miejsce. Tak, o 1, 2, 3 pola na tym.
Zawsze robimy tak, że jak ja jestem z przodu, to ten strażnik z automatu będzie szedł ten, który jest dokładnie za mną do przodu, żeby mnie wyprzedzić. Jak ten strażnik jest pierwszy, a ja napad drugi, no to ten z tyłu za mną będzie szedł do przodu. No będą usuwane określone karty, tak? Znaczy karty parków dokładnie, tak? A tutaj dodatkowo jeszcze te z trójkami ekwipunku. No i mierzę się z tabelą, plus oni jak będą zbierali ci strażnicy, no to będą problematyczne rzeczy dla mnie przychodziły, żebym nie mógł zbierać tych punktów. Ten automat tutaj całkiem ładnie chodzi, chociaż rzeczywiście no lepiej grać z żywym człowiekiem, bez porównania lepiej, tak? Nie ma tutaj takich torów, która to jest runda, ale to nam wyznaczają te żetony, tak? Że skończę pierwszy, mam tylko taki dodatkowy na początku, tylko jeden. Dobieram kolejny, tasuję, rozkładam drugi. Kiedy już nie będę miał czego dodać, no siłą rzeczy kończę grę, bo już nie wydłużam swojego toru. Więc to jest łatwo zapamiętać, tak? Pierwszy gracz no, robi wszystko jako pierwszy, ale znowu ten ostatni ma bonus, że ma taniej za zdjęcia i przy tego jedno zdjęcie na koniec sobie robi. A jak jeszcze punktuje za zdjęcia jakoś, to tym bardziej mu jest lepiej, tak? Siłą rzeczy to też krąży, bo jak ja robię zdjęcie, to oczywiście wtedy drożej, no to dostaję i to ten znacznik aparatu, no i potem mam taniej. Więc to też jest na plus. Grę zmienia z każdą partię to, są te nasze cele, to nam zmienia grę. I co jeszcze? No i jaki wylosujemy znacznik, ten taki miejsca, tak? Ten płytkę miejsca. Też losowo wchodzą w grze i oczywiście losowo wchodzą w różnych miejscach się mogą pojawić, w zależności jak to z tasowania wyjdzie. Więc to nam tutaj każdą. I też to. O, to też jest ważne, bo to jest sekwencja tych tutaj znaczników. One nam jak zbiorę, to nam pomagają. Pamiętamy, że na tą manierkę tylko te, które w tej swojej turze zdobędę daje. Żeby zdobyć to, co tam jest na tej mojej karcie. To są akcje, ale są też. O, zasoby, tak? Zasoby też są. Dobra, to. No, z tej karty poza sezonem oczywiście zmieniają nam się te różne rzeczy, które tam możemy łatwiej dostawać, tak? To też nam tutaj zmienia zabawę. I jest dodatek jeden, dodatek to są partie po zmierzchu. Poza tym, że będą dodatkowe karty, te elementy, które tu występują, to dojdą nam namioty do biwakowania. I one tam też będą coś robiły, ale nie wiem dokładnie co jeszcze. Natomiast jest dodatek, ponoć jest dobry, że gra jeszcze zyskuje wtedy na zabawie, nagrywalności i ponoć warto go mieć. Tak to wygląda. Śliczna gra, bardzo wygodna w rozgrywaniu, nie zajmująca wiele miejsca i na półce, tak, bo to pudełko jest mniejsze od tych takich dużych gabarytowo opakowań, ale przy rozłożeniu też tego nie ma tutaj, żeby to jakoś dużo miejsca nam zajmowało, bo całkiem wygodnie się w to gra, wszystko też się fajnie mieści w tym opakowaniu, nawet mamy tą informację. Jak to pakować, tak? Tu już mi ten środek chce wylecieć. O, właśnie mi wyleciał. Natomiast. Aha, i tu jeszcze warto zaznaczyć instrukcja. Instrukcja jest bardzo szczegółowa. Bardzo szczegółowa. Pierwszy raz spotkałem, żeby tak bardzo szczegółowa była instrukcja. Dla mnie to jest dobre, bo tutaj nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o grę wtedy. Natomiast. Śmieję się trochę, że to jest tak. Pod Amerykanów, że niektóre w Ameryce instrukcje wydawane są tak szczegółowe, typu, że kawa na ławę, naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo wszystko wytłumaczone. Natomiast to jest dobre, bo nie ma wątpliwości wtedy, od innych wydawców mamy. Czasami to zdarzało mi się sprawdzać te instrukcje gdzieś tam z potem na angielskich.
bo jakiegoś akapitu mogło nie być, albo mógł nie być doprecyzowany. Bardzo szczegółowa, dopracowana instrukcja, więc to jest też tutaj na duży plus. Na duży plus. Niektóre nawet musimy powiedzieć, że za bardzo doprecyzowana. Moim zdaniem nie. Im lepiej dopracowana i wyjaśniająca wszelkie możliwe rzeczy, tym lepiej. To są parki jako podstawka, tak? Bez tego po zmierzchu. Śliczna gierka. Teraz w tych modnych klimatach gier takich środowiskowych, tak? Parki, dzięki.